Program zawiera sceny drastyczne. Zalecana jest kontrola rodzicielska. Zobaczysz za kwiatami. Pierwszy raz ujrzałem te płyty w piwnicy. Leżały tam przez wiele dziesięcioleci. Kiedy ich słuchałem, miałem ciarki. Proszę wstać. Idzie Międzynarodowy Trybunał Wojskowy. Proszę podać imię i nazwisko. Wilhelm Keitel, Juliusz Streher, Karl Dönitz. Pod koniec II wojny światowej nazistowscy przywódcy stanęli przed sądem. W ciągu 10-miesięcznego procesu ujawniono nieznane szczegóły wielkich bitew. U-Boot zatapiał szalupy i wojennych zbrodni. Jak pan mógł tolerować ten mord? Uwaga, nagranie. Niewielu ludzi wie, że cały proces nagrano na ponad 2000 płyt. Kiedy digitalizowaliśmy płyty, woleliśmy milczeć. Baliśmy się, że ktoś ukradnie i zniszczy, bo zawierały ważne informacje o wojnie. Większość tych nagrań nigdy nie została odsłuchana. Aż do teraz. Egzekucje wykonano w sposób wojskowy, z udziałem plutonu egzekucyjnego. Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do użycia gazu. To była propozycja doktora Goebbelsa. Opowiemy o II wojnie światowej. Ten rozkaz wydał mi Hitler. I najstraszliwszych zbrodniarzach w dziejach. Staję w obronie wszystkiego, co zrobiłem. W sposób, jakiego wcześniej nie znaliście. Niczego nie żałuję. Niczego nie żałuję. Norymberga. Zaginione zeznania. Maj 1945. Pół roku przed rozpoczęciem procesu. Mówi BBC. O 3:00 po południu oficjalnie ogłoszono koniec wojny w Europie. Dowódcy sił niemieckich przybyli do tej kwatery, żeby podpisać bezwarunkową kapitulację. Pod koniec wojny pojawiło się pytanie, co zrobić z nazistowskimi przywódcami. Trzeba pamiętać, że opinia publiczna dowiadywała się o wyzwolonych obozach koncentracyjnych. Powszechnie popierano propozycję zbiorowej egzekucji. Ale Amerykanie zaproponowali rozwiązanie prawne. Gdyby prawda o rządach nazistów nie została ujawniona w ramach procesu sądowego, to możliwe, że ktoś kiedyś zaprzeczyłby, że do nazistowskich zbrodni w ogóle doszło. Chodziło o publiczną prezentację sprawy, żeby pomóc wyjaśnić i zrozumieć, co stało się ze światem. Jesienią 1945 roku, kiedy proces był już możliwy, wciąż pozostawało pytanie, kogo jeszcze można złapać. Mówi Londyn. Hitler nie żyje. Zwierzchnik SS Heinrich Himmler także odebrał sobie życie. Kiedy kilku najwyższych nazistowskich przywódców popełniło samobójstwo, alianci postanowili postawić resztę przed sądem. Wśród zatrzymanych prominentnych nazistów są admirał Dönitz oraz Albert Speer, minister gospodarki i produkcji.
Alianci zatrzymali ponad 20 wyższych urzędników reprezentujących pełny przekrój nazistowskiego reżimu. Keitel był naczelnym dowódcą Wehrmachtu. Streicher odpowiadał za antysemicką propagandę. Rudolf Hess był stenografem, któremu Hitler podyktował Mein Kampf. Göring to numer dwa w partii nazistowskiej. W czasie wojny był dowódcą Luftwaffe i kierował planem czteroletnim. Był najważniejszym wciąż żyjącym nazistą. Proces miał się odbyć w niemieckiej Norymberdze. To miasto, miejsce słynnych hitlerowskich wieców, uważano za kolebkę nazizmu. Norymberga była idealnym miejscem do ukarania nazistów. W norymberskim Pałacu Sprawiedliwości naziści staną przed Międzynarodowym Trybunałem, złożonym z sędziów i prokuratorów z czterech zwycięskich mocarstw. Wielka Brytania, USA, ZSRR i Francja miały własne zespoły prokuratorskie. Będą pracować razem, ale pod przewodnictwem prokuratorów amerykańskich i brytyjskich. Mamy okazję osądzić tych, którzy myśleli, że wolno im prowadzić agresywną i okrutną wojnę. Szefem zespołu amerykańskiego był Robert H. Jackson. Był prokuratorem generalnym, a w 1941 sędzią Sądu Najwyższego. Świetny amerykański prawnik. To jedyna nadzieja dla Niemiec i świata. Niech ludzkość zrozumie i odrzuci to, co się stało. David Maxwell Fife był szefem zespołu brytyjskiego. Przeżył naloty na Londyn. Nienawidził nazistów. Przygotowując się do procesu, aliantcy śledczy zbierali świadków i materiał dowodowy. Bezwarunkowa kapitulacja dała aliantom dostęp do całej niemieckiej dokumentacji. Wydarzenie bez precedensu. To znacznie zwiększyło wiedzę oskarżenia przed procesami norymberskimi. Pałac Sprawiedliwości, Norymberga, 20 listopada 1945. Mówi Arthur Gates z Norymbergi. Jeśli 43 strony zarzutów przygotowanych przez czterech prokuratorów przesądzą o wyroku, ten proces nie tylko przejdzie do historii, ale ustanowi też precedens w międzynarodowym prawie karnym. Na początku procesu atmosfera była napięta. Uwaga, nagranie. To był pierwszy międzynarodowy proces karny w dziejach. Próba. Przywódcy państwa byli oskarżeni o niewyobrażalne zbrodnie. Proszę wstać. Idzie Międzynarodowy Trybunał Wojskowy. Wiedzieli, że ten proces ujawni informacje, których nikt wcześniej nie znał. Dlatego postanowiono nagrać cały proces. Niektóre nagrania zostaną ujawnione po raz pierwszy. Oskarżeni usłyszeli zarzuty zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i zmowy w celu popełnienia tych zbrodni. And of a common plan or conspiracy to commit those crimes. I will now. Spytam teraz oskarżonych, czy przyznają się do tych czynów. Jestem niewinny. Niewinny. Kiedy słucha się oskarżonych, nie.
Dziwi ich pewność siebie. Uważam się za niewinnego. Nie przyznali się do winy. Niewinny. Żaden z nich nie uważał się za winnego. Nie jestem winny stawianych mi zarzutów. Wykazując winę nazistów, prokuratorzy zamierzali omówić liczne zbrodnie, żeby po raz pierwszy wyjawić, jak naziści mogli prowadzić tak niszczycielską wojnę. Chcieli pokazać, że wojna od początku była ich celem. Trybunał wysłucha oskarżonego Göringa. Jako prawa ręka Hitlera oskarżony Göring był ważnym członkiem nazistowskiego rządu i wojska. Oskarżono go m.in. o czynny udział w zmowie w celu wywołania wojny, natychmiast po przejęciu władzy przez nazistów. Czy już w 1933, kiedy przejęliście władzę, uważaliście za niezbędne uzbrojenie Niemiec wbrew zawartym traktatom? Rozmawiano już o tym w 1933, bo było jasne, że pod naszymi rządami sytuacja musi się zmienić. Po pierwszej wojnie światowej traktat wersalski wymuszał na Niemcach znaczne ograniczenie sił zbrojnych. Hitler był zdania, że Niemcy muszą się uwolnić od ograniczeń z Wersalu. Adolf Hitler i jego kilku zawodowych żołnierzy, którzy ślepo za nim podążali, jak Hermann Göring, as lotniczy w Wielkiej Wojnie, mówili, że jeśli znowu się nie uzbroją, zostaną pożarci przez inne mocarstwa. Nie tylko Adolf Hitler. Każdy niemiecki patriota miał to samo wrażenie. Ale Trybunał ustalił, że ponowne zbrojenia w Niemczech miały na celu nie tylko obronę kraju. Niemcy w tajemnicy przygotowywali się do podboju świata. Zdobyte dokumenty zawierały niezbite dowody. Odpowiednie dokumenty to iście magiczny materiał dowodowy. Wysoki Trybunale, jeden z najbardziej uderzających dokumentów to tak zwana notka Hosbacha. Ta notatka z konferencji 5 listopada 1937 roku. Friedrich Hosbach należał do osobistego personelu Hitlera. Tę notatkę sporządzono po spotkaniu Hitlera i małej grupki wojskowych. Podkreślam, że był tam obecny oskarżony Hermann Wilhelm Göring. Na tym spiskowym spotkaniu Adolf Hitler stwierdził: pytanie brzmi, gdzie Niemcy dokonają największego podboju za jak najniższą cenę. Notatka potwierdzała, że Hitler chciał ziemi, czyli Austrii, Czechosłowacji i być może Polski. Według Göringa ta zdumiewająca informacja miała proste wyjaśnienie. Hosbach był obecny na spotkaniu i robił notatki, ale raport napisał 5 dni później. Dlatego zawiera on błędy. Ale oskarżenie miało ujawnić kłamstwo Göringa. Ale
Kiedy nazistowskie Niemcy zaczęły zajmować kraje jak Austria i Czechosłowacja, tłumaczono to tym, że chcą tego mieszkańcy tych krajów. Natomiast dokumenty ujawniły, że naziści w tajemnicy naciskali na ich rządy, żeby podporządkowały się żądaniom Niemiec. Przedstawię dowody wydarzeń w Austrii. Na procesie przedstawiono nagranie rozmowy telefonicznej, w trakcie której Göring straszy kanclerza Austrii Schuschninga. Odczytam zapis rozmowy telefonicznej, ściśle tajnej. Göring. Powiedz prezydentowi, że jeśli natychmiast nie przyjmiecie naszych warunków, wojska stacjonujące przy granicy przekroczą ją, a Austria przestanie istnieć. Naziści zajęli Austrię dzięki groźbom użycia siły. Göring nie przyznał się do żadnych nacisków. Agresywna wojna toczy się z użyciem broni palnej i bomb. Nas obrzucano jedynie kwiatami. Ale dowodów było coraz więcej. Przedstawię dowody związane z zajęciem Czechosłowacji. W drugim tygodniu marca 1939 roku, w odpowiedzi na żądanie Hitlera, pan Haha, prezydent Republiki Czechosłowacji, zjawił się w Berlinie. Zawieziono go do kancelarii Rzeszy, gdzie zastał Adolfa Hitlera, Göringa i innych wysoko postawionych nazistów. Przyjęli go w oświetlonym pokoju. Scena jak z Ojca Chrzestnego albo Ojca Chrzestnego 2. Oto pozyskane niemieckie relacje z tego spotkania. Oświadczyli mu, że za 3 godziny wojska niemieckie przekroczą granicę. Oskarżony Göring chełpił się, co zrobi jego Luftwaffe, jeśli Czesi stawią opór. Göring powiedział do Hachy: jeśli nie zgodzicie się na wejście naszych wojsk, zrównamy Pragę z ziemią. Nie mógł temu zaprzeczyć. Starał się więc umniejszać swój udział i kłamać. Wspomniałem mu o niepotrzebnym rozlewie krwi i oświadczyłem, że byłoby mi przykro, gdybym musiał zbombardować piękną Pragę. To oczywiste zachowanie przestępcze. Słysząc te groźby, prezydent Czechosłowacji, człowiek już nie młody, podpisał dokument przedstawiony mu przez nazistowskich spiskowców. Niemcy przystawiają pistolet do głów przywódców Austrii i Czechosłowacji. To był element agresywnej polityki, która miała doprowadzić do II wojny światowej. Jutro przedstawi pan kolejne dowody? Tak. Mówi Arthur Gate z Norymbergi. W norymberskim Pałacu Sprawiedliwości przemawia oskarżyciel. W Norymberdze prokuratura pokazała, że aneksja Austrii i zajęcie Czechosłowacji były elementami agresywnej polityki nazistów. Ale to wciąż nie był bezpośredni konflikt zbrojny. Druga wojna światowa zaczęła się dopiero w chwili, kiedy Niemcy najechały Polskę. Prokuratorzy musieli zbadać, co działo się w Polsce w trakcie inwazji.
Stany Zjednoczone będzie reprezentował pułkownik Ammon. Wysoki Trybunale, oskarżenie wzywa na świadka generała Erwina von Lahusena. Erwin von Lahusen był wyższym oficerem niemieckiego wywiadu i kontrwywiadu Abwehry. Proszę mówić do mikrofonu, żeby wszyscy słyszeli. Miał szczegółową wiedzę o tajnych zdarzeniach sprzed ataku na Polskę. Oskarżeni nie wiedzieli, że będzie zeznawał przeciwko nim. Czy Abwehrę poproszono o pomoc w kampanii w Polsce? Tak. Proszę wyjaśnić Trybunałowi naturę tej pomocy. Sprawa, o której zeznaję, należy do najbardziej tajnych działań, jakie podjęto. W 1939 naziści twierdzili, że walki wybuchły po ataku żołnierzy polskich na żołnierzy niemieckich. Według nich to Polska odpowiada za wybuch wojny. Tak to przedstawiono światu, że Niemcy broniły swoich granic. Ale generał von Lahusen miał zaskoczyć świat prawdą. Proszę wyjaśnić, co się stało. Mój wydział, drugi obronny, miał dostarczyć polskie mundury. W jakim celu? Przebrano w nie więźniów obozu koncentracyjnego i kazano im zaatakować rozgłośnię radiową w Gliwicach. Prawda jest taka, że Niemcy przebrali więźniów w polskie mundury i użyli ich jako pretekstu do zajęcia zachodniej części Polski. Co stało się z więźniami w polskich mundurach? Wszyscy zostali zlikwidowani, to znaczy zabici. Czy ma pan co do tego jakieś wątpliwości? Nie. To był moment przełomowy. Göring nazwał von Lahusena Schwein, czyli świnią. Mówił o Verrat, czyli zdradzie, i Verrater, czyli zdrajcy. Powiedział nawet, że powinien trafić do gazu. Zeznanie von Lahusena wstrząsnęło sądem i całym światem. Na dziś to wszystko. Odraczam posiedzenie do jutra do 9:30. Ale to nie przeszkodziło nazistom w kłamaniu i odrzucaniu odpowiedzialności za wojnę. Przestępcy zawsze znajdą sposób, by zaprzeczyć prawdzie. Imię i nazwisko? Erhard Milch. Erhard Milch był świadkiem obrony. W czasie wojny służył w Luftwaffe Göringa. Dla tego oskarżonego cała wojna była wielkim zaskoczeniem. Trybunał ma uwierzyć panu, oficerowi, że nie było przygotowań? Ile trwał podbój Danii? Danii? Bardzo krótko. Ile trwało zajęcie Holandii i Belgii? Kilka dni.
Ile trwało zajęcie Norwegii? Też krótko. Ale ile trwał podbój Francji i zajęcie Paryża? W sumie 2 miesiące. To były zaskakujące posunięcia? Był pan zaskoczony? Taka jest pańska odpowiedź? Tak. Ale oskarżenie wykaże, że zaplanowany był nie tylko podbój innych państw. Prokuratorzy ujawnią, że zorganizowana propaganda pozwalała nie tylko zyskać społeczne poparcie dla wojny, ale także pomagała przygotować jeden z największych masowych mordów XX wieku. Największy problem historii polega na tym, że patrzymy na przeszłość z obecnej perspektywy. Dotyczy to zwłaszcza nazizmu. Postrzegamy go przez pryzmat brutalności i antysemityzmu. Ale trzeba pamiętać, że nie tak Niemcy widzieli Hitlera. Urok nazizmu nie był negatywny, był utopijny. Zbuduje nowe Niemcy, uczynię Niemcy potęgą. Kompletna utopia. Proces norymberski musiał pokazać, jak naziści przekonali ludzi, że zło, do którego ich zmuszają, w zasadzie jest cnotą. Pałac Sprawiedliwości, Norymberga, Niemcy. Przemyślmy doktrynalne metody nazistowskich spiskowców. Najpierw pojawiła się doktryna rasy panów. Wszystko, co nie było niemieckie, musiało zniknąć. Propaganda odegrała ważną rolę w tezach oskarżenia. Moja niemiecka młodzieży. Bo indoktrynację uważano za główny sposób przekonania Niemców do agresywnej polityki nazistów. Proszę powtarzać za mną. Doskonale pokazują to zarzuty wobec Juliusa Streichera. Julius Streicher, zanim zajął się polityką, był nauczycielem w szkole podstawowej. Będę mówił całą prawdę. Proszę usiąść. Na początku lat 20. założył Der Stürmera, wściekle rasistowską gazetę. Z czasem stała się ona ważną częścią nazistowskiej propagandy i była wydawana aż do końca wojny. Mamy przykłady, do czego był zdolny. Cytuję. Nawet współżycie Żyda z aryjską kobietą wystarczy, żeby na zawsze zatruć jej krew. Aryjka jest w ciąży z obcą rasą. Ta gazeta oskarżała Żydów dosłownie o wszystko. Porównywała ich do pasożytów, pijawek i szczurów. Nie próbowałem tłumaczyć wszystkich artykułów. Wystarczy spojrzeć na obrazki. Wszystko to pokazano w Norymberdze. Jego gazeta jest ich pełna, tydzień po tygodniu, dzień po dniu. Nie istnieje ani jeden egzemplarz bez czegoś takiego. To ważny materiał, bo proces ujawnił, że przygotowywano się do wskazania wroga.
Po przejęciu władzy prasa codzienna utrzymywała określoną linię. Führer rozkazał, żeby każda gazeta wyjaśniała kwestię żydowską. Antysemityzm istniał w Niemczech już przed Hitlerem. Wielu ludzi sądziło, że należy rozwiązać problem Żydów. Liczyli, że nowy rząd się tym zajmie. Nie agitowałem, a wyjaśniałem. Nigdy nie napisałem: palcie żydowskie domy, zabijajcie ich. Czy w 1933 nie doprowadził pan do bojkotu, po którym Żydom odebrano prawo do głosowania? Nakazano im nosić żółte gwiazdy i odbierano im domy i firmy? To nazywa pan wyjaśnianiem? Proces pozwolił połączyć kropki, które wcześniej nie były łączone. Twierdzę, że zachęcał pan Niemców do mordowania i akceptacji mordowania Żydów. To nieprawda. Wiedziałem, że tak pan odpowie. Chciałem jedynie wyjaśnić moje stanowisko. Pod wieloma względami Norymberga nie była tylko procesem oskarżonych. Zmuszała Niemców do konfrontacji z tym, na co się zgodzili. Ale ówcześni Niemcy tego nie chcieli. By przyciągnąć uwagę niemieckiej opinii publicznej, oskarżenie sięgnęło po dowody wcześniej rzadko używane w sądzie. Przerwali swoje wystąpienie i pokazali film. Oskarżenie zaprezentuje film o obozach koncentracyjnych. To nie jedyny materiał dowodowy w posiadaniu prokuratury, ale wyjaśni, co oznacza określenie obóz koncentracyjny. W tym obozie koncentracyjnym w ciągu 8 miesięcy Niemcy zagłodzili, zamęczyli i spalili ponad 4000 więźniów. Na stole stoi abażur z ludzkiej skóry, wykonany na żądanie żony oficera SS. Wcześniej świat nie widział niczego podobnego. To miało niezwykle szokujący skutek. Fife sam przyznał, że musiał powstrzymywać łzy. Po obejrzeniu filmu powiedział, że przestał być prokuratorem, a stał się psem myśliwskim. Chciał, żeby tych ludzi skazano. Program zawiera sceny drastyczne. Zalecana jest kontrola rodzicielska. Wzywam generała Rudenkę, przedstawiciela ZSRR. Przedstawię zbrodnie popełnione przez hitlerowskich najeźdźców w moim kraju. Przeciw mojej strony. Drugiego czerwca 1941 roku Związek Radziecki został zdradziecko zaatakowany przez hitlerowskie Niemcy.
Proces norymberski pokazał światu, jaką wojnę toczyli naziści na wschodzie. Niesłychany terror, grabieże, przemoc i mordowanie jeńców oraz niewinnych cywilów. Szacuje się, że Związek Radziecki stracił 26 milionów obywateli, z czego ponad połowa to cywile. Dzięki procesowi norymberskiemu wiemy, że bez inwazji na ZSRR nie byłoby Holokaustu. Wezwie pan oskarżonego Keitla? Wilhelm Keitel był szefem Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu. Proszę powtarzać za mną. Zagorzały zwolennik Hitlera uczestniczył w planowaniu wszystkich większych operacji wojskowych. Może pan usiąść. Oskarżyciele chcą zbadać planowanie inwazji na Związek Radziecki. Najpierw odniosę się do dokumentu zatytułowanego Dyrektywa o wojskowej jurysdykcji w regionie Barbarossa oraz o zastosowaniu środków specjalnych. I o osobowych mероприятиях wojsk. Pamięta pan ten dokument? Ten rozkaz wydał mi Hitler. Okazało się, że kilka miesięcy przed atakiem na ZSRR Hitler wezwał wszystkich wyższych wojskowych i opisał im, jak ma wyglądać wojna na wschodzie. Wynikiem spotkania był tajny rozkaz zwany dekretem Barbarossa, który Keitel podpisał i przekazał niemieckiej armii. To ten dokument prokurator Rudenko pokazał w sądzie. W dekrecie Barbarossa po raz pierwszy oświadczono, że to ma być wojna na wyniszczenie. Albo nazizm, albo bolszewizm. Świat był za mały na obie te ideologie. Czyli wcześniej planował pan mordowanie ludzi. Jedynie przekazałem rozkaz, który otrzymałem od Führera. To przekazanie rozkazu było nielegalne i czyniło Keitla współwinnym. Doskonale wiedział, że skutkiem będzie śmierć całej masy ludzi. Dekret Barbarossa to tylko jedna z morderczych dyrektyw, które przedstawiło oskarżenie. Na tym rozkazie nie poprzestano, prawda? Prokuratorzy ujawnili serię tajnych rozkazów dotyczących zabijania jeńców i cywilów oraz brutalnych grabieży żywności i innych zasobów. Te rozkazy pasowały do ogólnej narracji. Mówiono, że to konflikt między dwiema różnymi kulturami, dwiema różnymi rasami i że ma przetrwać tylko jedna. Dowody świadczyły, że jesienią 1941 roku rozpoczęto masowe egzekucje kobiet i dzieci. To nie miało precedensu. Na świadka oskarżenia wzywam pana Ottona Ollendorfa. Otto Ollendorf miał szczególną wiedzę o pierwszych masowych mordach. Jako oficer Schutzstaffel, czyli SS, dowodził Einsatzgruppen na froncie wschodnim. Einsatzgruppen były mobilnymi jednostkami eksterminacyjnymi, które przeczesywały podbitą Europę Wschodnią i dokonywały masowych egzekucji. Wydano instrukcję, żeby na terenach operacyjnych Einsatzgruppen w Rosji likwidować Żydów oraz sowieckich komisarzy politycznych. Likwidować, czyli zabijać? Tak.
Proszę wyjaśnić Trybunałowi, jak przebiegały masowe egzekucje. Żydów gromadzono pod pretekstem przesiedlenia. Po rejestracji trzymano ich w jednym miejscu. Potem byli transportowani do miejsca egzekucji. Przeprowadzano je na sposób wojskowy, z udziałem plutonu egzekucyjnego. Takie banalizowanie zła jest szokujące. Uwagę zwraca prostolinijność i trzeźwość opisu. Proszę mówić dalej. Na miejsce egzekucji przywożono ich ciężarówkami. Tylko tylu, ilu można było zabić od razu. W ten sposób próbowano ograniczyć czas od chwili, kiedy ofiary dowiedziały się, co je czeka, do samej egzekucji. Jego zeznania były przełomowe. Ukazał prawdę o nazistowskiej polityce rasowej i planach dominacji nad światem. Pod wieloma względami zeznania Ollendorfa były zwiastunem tego, co ujawniono później. Uwaga na granie. Chcę zrozumieć, jak godził się pan z mordowaniem tych wszystkich młodych mężczyzn, jednego po drugim, bez żadnych protestów. Chcę zrozumieć, co pan myślał. W trakcie procesu ludzi bardzo interesowała psychika oskarżonych. Amerykanie sprowadzili nawet psychologa, G.M. Gilberta, żeby zbadał nazistów. Testy Rorschacha, testy na inteligencję i tym podobne. Pojawiło się bowiem pytanie, czy nie byli po prostu bandą psychopatów, którzy dorwali się do władzy. Paru oskarżonych nie było w najlepszym stanie psychicznym. Jednym z nich był Rudolf Hess. Rudolf Hess był bliskim współpracownikiem Hitlera u zarania partii nazistowskiej. Został oskarżony o spiskowanie z Hitlerem w celu rozpętania wojny oraz o zbrodnie przeciwko pokojowi. W trakcie procesu Hess wybrał zaskakującą linię obrony. Powiedział, że nic nie pamięta, że miał amnezję. Zastanawiano się, czy mentalnie jest gotów do procesu. Mówi Leslie Nichols z Norymbergi. Od dłuższego czasu Międzynarodowy Trybunał Wojskowy zadaje sobie pytanie, czy na sali jest szaleniec. Wzywam obrońcę oskarżonego Hessa. Oskarżony Hess jest niezdolny do udziału w procesie. Jedni uważali, że udaje. Inni, że jest szalony. Ale potem Hess poprosił o możliwość zeznawania. Panie przewodniczący, moja pamięć reaguje na świat zewnętrzny. Powody udawania utraty pamięci były jedynie natury taktycznej. W końcu powiedział, kłamałem, wszystko pamiętam, to była moja strategia. Zapadła cisza. Trybunał nie miał wyjścia. Musiał uwierzyć mu na słowo i uznać za zdolnego do udziału w procesie. Pojawiło się jednak pytanie, czy odzyskał zmysły,
czy raczej był to kolejny przykład jego szaleństwa? Unter den damaligen Umständen war hätte das für möglich, zumal der Jurist als Offiziere an der Front gestanden haben. Jeśli chodzi o innych oskarżonych, badania wykazały, że są normalnymi ludźmi, wielu z wysokim IQ. Pojawiła się kłopotliwa kwestia zdolności wszystkich ludzi do udziału w takich poczynaniach w podobnych warunkach. Wysoki sądzie, w trakcie marszu nazistów przez Europę dokonywano masowych mordów pod płaszczykiem operacji antypartyzanckich. Ale nie wszystkich niepożądanych można było zlikwidować. Kiedy w 1941 roku Niemcy najechali ZSRR, zmobilizowano wiele więcej wojska, niż kraj mógł utrzymać przez dłuższy czas. Wojna miała się skończyć wraz z końcem 1941 roku. Kiedy się nie skończyła, pojawił się poważny problem. Jak wyprodukować wystarczająco dużo broni i zaopatrzenia, żeby niemiecka machina wojenna działała? Naziści znaleźli brutalne rozwiązanie. Dowody związane z nazistowskim programem pracy niewolniczej wyjawią, że była to polityka zmuszania cywilów z państw okupowanych oraz jeńców do działań, przez które zapracowywali się na śmierć w ramach nazistowskiego programu eksterminacji przez pracę. Robotnicy przymusowi stali się służbą rasy panów. Zniewolono miliony. Ten dokument to tajne memorandum z akt oskarżanego Rosenberga, datowane na 21 grudnia 1942. Łapią ludzi jak hycle łapią psy. Według oskarżenia jednym z twórców olbrzymiego programu pracy niewolniczej był oskarżony Albert Speer. Zdolny architekt, który awansował dzięki projektowaniu monumentalnych budowli dla Hitlera. Dla wielu nie wyglądał jak stereotypowy nazista. Albert Speer pochodził z klasy wyższej. Hitler kochał architekturę, więc się do niego zbliżył. W czasie wojny Hitler wierzył, że Speer może wszystko. Uczynił go ministrem uzbrojenia. Proszę powtarzać za mną. Speer musiał wiedzieć, że robotnicy odpowiadający za niemiecką produkcję zbrojeniową nie są ochotnikami. To była prawdopodobnie największa operacja zniewolenia w dziejach. Kto za to odpowiada? Ani ja, ani moje ministerstwo. W Niemczech podjęto działania, żeby zwiększyć produktywność metodami przymusowymi. Nie aprobowałem tych metod. Był bardzo inteligentny. Nie ma możliwości, żeby za pomocą przymusu i terroru zmusić 14 milionów robotników do wydajnej pracy. Był zdolnym manipulatorem. Byłem zdania, że satysfakcjonującą wydajność można osiągnąć jedynie dzięki dobrej woli samego robotnika. Nie twierdzę, że jest pan osobiście odpowiedzialny. Wskazuję, co zrobił reżim. I w pewnym stopniu oszukał sędziów. Nawet Maxwell Fife uległ jego urokowi. Zastanawiał się, jak tak kulturalny i przystojny człowiek może być potworem.
Nie tylko Speer zdołał rozmyć wyraźną granicę między dobrem i złem. Od dłuższego czasu obowiązuje podział na dobrego Niemca i złego Niemca. Potwornego zbrodniarza, nazistę. A to dlatego, że nie chcemy uwierzyć, że to, co spotkało Niemców, może spotkać nas wszystkich. Pałac Sprawiedliwości, Norymberga, Niemcy. Ta idea nabrała kształtu w trakcie procesu norymberskiego. Karla Dönitza postrzegamy jako opornego marynarza, którego wplątano w nazizm. Ale prawda jest taka, że Karl Dönitz uosabia nasze próby pogodzenia się z tym, czym była III Rzesza. Adolf Hitler widział we mnie tylko pierwszego marynarza Kriegsmarine. Karl Dönitz był wielce szanowanym oficerem marynarki wojennej. Kiedy Hitler doszedł do władzy, Dönitz nadzorował tajną odbudowę floty U-botów. Potem nią dowodził. Przez pierwsze 3 lata wojny, odnosząc wielkie sukcesy. Oskarżony stopniowo awansował, aż został naczelnym dowódcą niemieckiej marynarki wojennej. Członkowie Trybunału zobaczą, że ten zaszczyt zawdzięczał nie swoim marynarskim talentom, lecz zdolności do skrajnego okrucieństwa. Dönitza oskarżano m.in. o to, że jesienią 1942 roku kazał U-botom strzelać do szalup z rozbitkami z alianckich statków. W 1942 aliancka determinacja, żeby wzmocnić system konwojów transatlantyckich, zaczęła przynosić efekty. Konwoje dostarczały do Europy coraz więcej broni i żołnierzy. Według prokuratury mordercza dyrektywa Dönitza miała na celu zatrzymanie tych konwojów. Nagranie z procesu ukazuje jego gwałtowne zaprzeczenie. Strzelanie do tych ludzi to kwestia związana z etyką wojny. Taki rozkaz nigdy nie został wydany w żadnej formie. Problem Dönitza polegał na tym, że zachowało się kilka wiadomości do U-botów, sugerujących, że rzeczywiście kazał strzelać do rozbitków. Oto tajny rozkaz wysłany ze sztabu oskarżonego do dowódców U-botów, datowany na wrzesień 1942. Ratowanie rozbitków jest sprzeczne z podstawowymi wymogami wojny. To jest niszczenia wrogich statków i załóg. Bądźcie okrutni. To bardzo wyważony rozkaz, ale jego intencje tłumaczy następny dokument. Oskarżenie ujawniło raport z tajnej rozmowy Hitlera z japońskim ambasadorem na początku 1942. Führer wskazał, że choć USA mogą zbudować mnóstwo statków, problemem będzie ich obsadzenie. Dlatego U-boty mają strzelać do szalup ratunkowych. Chciałbym wezwać świadka. Imię i nazwisko? Peter Józef Heizik. Peter Józef Heizik to były niemiecki podwodniak. W czasie wojny służył pod admirałem Dönitzem.
Pamięta pan jesień 42? Jawohl. Tak. Byłem starszym podchorążym w drugim oddziale szkolenia załóg ubotów. Admirał Dönitz powiedział w przemówieniu, że załogi statków są dla ubotów takim samym celem jak same statki. Że w ten sposób aliantom zabraknie załóg statków handlowych. To ewidentny dowód, ale bez podpisanego rozkazu Dönitz wciąż może mu zaprzeczać. Bronił się w klasyczny sposób, mówiąc, że niektórzy strzelali do rozbitków, ale on nigdy nie wydał takiego rozkazu. Wszystko, co powiedział Heisig, jest tak ogólnikowe, że nie przywiązywałbym do tego większej wagi. I tak Dönitz zachował pewną moralną przewagę. Pewnie dlatego, że chciano go postrzegać jako dobrego Niemca. W dalszej części procesu oskarżenie miało wykazać, że w 1943 i 1944, kiedy zwycięstwo zaczęło wymykać się nazistom, byli gotowi sięgnąć po wszelkie środki, żeby uniknąć klęski. Można powiedzieć, że Hitler zaczął wojnę bez celu i bez sensu ją przedłużał. Jeśli nie rządził, nie dbał, co stanie się z Niemcami. Zajmując się późniejszym okresem wojny, prokuratorzy postawili pytanie, do czego mogło posunąć się niemieckie dowództwo, żeby uniknąć porażki. Do złożenia zeznań ponownie zostaje wezwany oskarżony Göring, zastępca Hitlera. Kiedy uznał pan, że wojna jest przegrana i nie osiągniecie zamierzonych celów? Trudno powiedzieć. Myślę, że stosunkowo późno. Musiałem zrozumieć, że klęska powoli się zbliża. Poza tym wiedziałem, że Hitler nie chce negocjacji pod żadnym warunkiem. Czy po tym czasie dalsze ataki lotnicze na Anglię były już tylko celowym przedłużaniem wojny bez nadziei na zwycięstwo? Mogę tylko żałować, że mieliśmy za mało V1 i V2. Ataki na niemieckie miasto mogliśmy ograniczyć tylko w jeden sposób, powodując równie wielkie straty u wroga. Ja kontynuowałbym walkę bez względu na wszystko. Hätte ich unter allen Umständen weitergefochten.
Göring wiedział, że zostanie stracony. Mówił innym, że wszyscy zostaną zabici, że celem tego procesu jest zapewnienie legalności takiemu wyrokowi. Namawiał innych nazistów, żeby stawiali opór, żeby pozostali wierni nazizmowi. Oczywiście wielu z nich nie chciało. Albert Speer był oskarżonym, który okazał chęć współpracy z oskarżeniem, żeby ratować życie. Chętnie dzielił się detalami tajnych nazistowskich planów na zakończenie wojny. Chcę pana spytać o zastosowanie gazów bojowych. Kto złożył taką propozycję? Dr. Goebbels. Józef Goebbels był szefem nazistowskiej propagandy. Jako zaufany członek wewnętrznego kręgu dzierżył władzę z Hitlerem do samego końca. Rozmawiali o wykorzystaniu dwóch nowych gazów, Tabunu i Sarinu. Oba te gazy były niezwykle skuteczne. Według naszej wiedzy nie chroniła przed nimi żadna maska. W Norymberdze po raz pierwszy usłyszeliśmy, że Niemcy brali pod uwagę użycie gazów bojowych, tak jak w czasie I wojny światowej. Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do wykorzystania gazów. Gazy produkowano w trzech zakładach, które pozostały niezniszczone aż do listopada 1944 roku. Pracowały pełną parą. W takim razie mieliśmy szczęście, że wojna skończyła się w 1945. Gdyby przeciągnęła się do 1946 czy 1947 roku, gaz prawdopodobnie zostałby użyty. Wstrząsające zeznanie. Ale zblednie w porównaniu z tym, jak wielkie było cierpienie w całej Europie. Program zawiera sceny drastyczne. Zalecana jest kontrola rodzicielska. Wysoki Trybunale, wnoszę o przedstawienie dodatkowych dowodów w kwestii wykorzystywania obozów koncentracyjnych przeciwko Niemcom i innym narodowościom. Chcemy zwrócić uwagę Trybunału na mapę ukazującą system nazistowskich obozów koncentracyjnych w roku 1945. Proces jest pierwszą próbą ukazania złożoności machiny zagłady. Chcę zwrócić uwagę na traktowanie więźniów obozów. Wówczas szacowano, że wymordowano 5 300 000 Żydów. To liczba bliska tej, którą znamy obecnie. Moi koledzy przedstawią dowody. Proszę powtarzać za mną. Świadek Samuel Reisman jest Żydem z Polski. Przysięgam mówić tylko prawdę. Razem z rodziną uwięziono go w warszawskim getcie, zanim zabrano ich do obozu zagłady w Treblince. Proszę opisać obóz Trybunałowi. W moim obliczeniu
przeciętnie ludzi zostało zabijanych od 10 do 12 tysięcy codziennie. Codziennie przychodziły transporty. Wszyscy musieli natychmiast rozebrać się do naga. Oczywiście, że to rozbieranie się odbyło się pod nachajkami Niemców, którzy pilnowali tych ludzi. Natomiast nadzy ludzie wszyscy musieli przejść uliczką do komory gazowej. Moja praca była tylko ładować ubrania po tych zabitych ludzi na wagon. Będąc w obozie przez dwa dni przywieźli mnie moją matkę, siostrę i dwóch braci. Musiałem patrzeć się, jak ich prowadzili do gazowni. Po kilku dniach koledzy moi znaleźli dokumenty mojej żony i dziecka. Wszystko, co mi zostało z mojej całej rodziny. Tylko fotografie. Wiele rzeczy o Holokauście, które dziś uważamy za oczywiste, wyszły wtedy na jaw po raz pierwszy. Świadkowie mówili o zabijaniu, biciu i sadyzmie nazistów. Ujawnili prawdę o niewyobrażalnym koszmarze. Mogę opowiedzieć o dzieciach, które do obozu koncentracyjnego zostały przywiezione. Kiedy były największe gazowania Żydów, wyszło zarządzenie, że dzieci będą rzucane do pieców krematoryjnych albo do dołów krematoryjnych bez gazowania. Wrzucali je do pieców żywe? Czy wcześniej jakoś je zabijali? Dzieci bywały rzucane żywe. Krzyk tych dzieci było słychać w całym obozie. Kiedy zeznania składali ocaleni z obozów koncentracyjnych, oskarżeni często odwracali wzrok lub zdejmowali słuchawki. Nie reagowali na dowody, chyba że dotyczyły bezpośrednio ich samych. Co mogli zrobić? Tylko kłamać i zaprzeczać. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że nie wiedziałem, co działo się w obozach koncentracyjnych, ani jakich metod tam używano. Ale widział pan filmy od początku procesu. Wie pan o milionach sztuk odzieży, milionach butów? Dwudziestu tysiącach 952 kilogramach złotych obrączek. To wszystko zostawili wymordowani ludzie. Nikt panu nie powiedział, że to była ich własność? Nie. Jak pan sobie to wyobraża? Czuwałem nad niemiecką gospodarką. To nie obejmowało utylizacji starych ubrań i butów. Pytam o mord na 5 milionach ludzi. Führer musiał mieć pełną wiedzę, prawda? Moim zdaniem nie informowano go o szczegółach działalności obozów. Naziści nie wiedzą, że ich kłamstwa wyjawi jeden z ich własnych świadków. Pałac Sprawiedliwości Norymberga, Niemcy.
Wysoki sądzie, obrońca oskarżonego Kaltenbrunnera wnosi o wezwanie świadka Hessa. Rudolf Hess był komendantem obozu Auschwitz. Co ciekawe, na świadka wezwało go nie oskarżenie, lecz obrona. Wezwał go prawnik Kaltenbrunnera. Oskarżony Ernst Kaltenbrunner był wysoko postawionym członkiem SS. W odniesieniu do obozów koncentracyjnych wcześniej przedstawiono dowody, że był głęboko zaangażowany w działalność obozów koncentracyjnych. On i jego prawnik liczyli, że wzywając Hessa, oddzielą Kaltenbrunnera od mordów w Auschwitz. Czy to prawda, że w 1941 wezwano pana do Berlina na spotkanie z Himmlerem? Tak. Latem 1941 roku wezwano mnie do Berlina na spotkanie z Reichsführerem SS Himmlerem. Powiedział, że Führer wydał rozkaz ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Czy rozmawiał pan z Kaltenbrunnerem o tym zadaniu? Nie, nigdy. To zeznanie pomaga Kaltenbrunnerowi. Ale daje też okazję do przesłuchania świadka przez oskarżenie. W jego trakcie przedstawiono oświadczenie podpisane przez Hessa. Proszę posłuchać, odczytam oświadczenie. W czerwcu 1941 otrzymałem rozkaz stworzenia ośrodka eksterminacyjnego w Auschwitz. W tym czasie istniały już trzy podobne ośrodki. Odwiedziłem Treblinkę, żeby dowiedzieć się, jak tam prowadzona jest eksterminacja. Komendant obozu powiedział, że używają tlenku węgla. Uznałem to za mało wydajne. Zbudowałem więc w Auschwitz komorę eksterminacyjną. Użyłem cyklonu B, który wsypywaliśmy do komory śmierci przez mały otwór. Innym udoskonaleniem była budowa komory gazowej na 2000 ludzi. Świadomość zbrodni to jedno, ale Hess był pierwszym świadkiem, który podejmował decyzję. Potwierdzał najgorsze i nie okazywał skruchy. Pytam świadka, czy wszystko, co przeczytałem, jest prawdą? Tak. Kończę przesłuchanie. Göring był wściekły, że ktoś ujawnia informacje, które mógł zachować dla siebie. Miały wielki wpływ na proces. Ludzie byli zdumieni. Nie wierzyli, że takie rzeczy mogły się dziać we współczesnym społeczeństwie. Pozbawione emocji zeznania Hessa były jednym z najbardziej szokujących momentów procesu. Latem 1946 roku, kiedy proces zbliżał się do końca, to jego słowa wraz ze słowami ocalałych miały największe znaczenie dla oskarżenia. Wysoki sądzie, jestem świadom, że jedną z największych trudności oraz niebezpieczeństwem tego procesu jest fakt, że ci z nas, którzy brali w nim udział dzień za dniem, przez ponad 9 miesięcy, osiągnęli punkt krytyczny nasycenia koszmarem.
To w takiej sytuacji oskarżeni proszą Trybunał, żeby uznał ich za niewinnych. Jeśli zostaną uznani za niewinnych, będzie to równe oświadczeniu, że nie było wojny, nie było rzezi, że nie doszło do zbrodni. Wzywam oskarżonego Hermana Wilhelma Göringa. 31 sierpnia 1946 roku. Prokuratura uznała oskarżonych ich zeznania za kompletnie bezwartościowe. Staję w obronie wszystkiego, co zrobiłem. Mimo wszystko, oskarżeni nadal zachowywali się zarozumiale i roszczeniowo. Nie mogłem zapobiec temu, czemu powinno się było zapobiec. Ale to Rudolf Hess, który milczał od chwili przyznania się do udawanej amnezji, wydał najstraszliwsze oświadczenie. Nawet gdybym mógł, nie chciałbym zapomnieć o tym okresie mojego życia. Jestem szczęśliwy, wiedząc, że spełniłem swój obowiązek wobec Führera. Niczego nie żałuję. Sąd zawiesza posiedzenie do czasu ustalenia werdyktu. Mówi Arthur Gate z Międzynarodowego Trybunału Wojennego w Norymberdze. Po miesiącu debaty Trybunał Norymberski zbiera się ponownie, żeby ogłosić werdykt i wyroki. Proszę wstać. Trybunał. Sala jest zapchana. Musi w niej być około 600 ludzi. Niedawno przekazane nagranie ukazuje moment ogłoszenia wyroków. Uwaga, nagranie, zacznijcie montaż. Oskarżony Hermann Wilhelm Göring. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy skazuje pana na śmierć przez powieszenie. Oskarżony Hess, Trybunał skazuje pana na dożywotnie więzienie. Juliusz Streicher, śmierć przez powieszenie. U szczytu władzy wydawali się niepokonani. Wilhelm Keitel, śmierć przez powieszenie. Karl Dönitz, 10 lat więzienia. Albert Speer, 20 lat więzienia. Ale proces norymberski obnażył kłamstwa rzekomych nadludzi. Ernst Kaltenbrunner, śmierć przez powieszenie. Ostatecznie zrównali się z ofiarami, które posłali na śmierć. W sumie 18 winnych i 3 niewinnych. Prokuratorzy z Norymbergi byli zadowoleni. Od prokuratora do stenotypisty. Wszyscy byli dumni, że brali w tym udział. Trybunał kończy posiedzenie.
ale nie wszyscy skazani poddali się wyrokom. Hermann Göring uniknął powieszenia o 22:45, popełniając samobójstwo. Wszyscy się zastanawiali, skąd wziął kapsułkę z cyjankiem. Zrobił to tak sprytnie, że strażnik nie dostrzegł nawet, jak przykłada dłoń do ust. Samobójstwo Göringa skutkowało dogłębnym śledztwem, ale nie ustalono, kto dostarczył mu truciznę. Dla niego to było zwycięstwo, a dla aliantów wielkie upokorzenie. 16 października 1946. Pozostałe egzekucje wykonano kilka godzin później przy podwyższonych środkach bezpieczeństwa. Tylko kilku reporterów mogło zobaczyć nazistów wieszanych jeden za drugim na szubienicy więzienia w Norymberdze. Byłem świadkiem egzekucji zmarniałego kwiatu nazizmu. Atmosfera była poważna. Zmarło tu 10 ludzi. Ciało samobójcy przyniesiono, żeby obraz był pełen. Sprawiedliwości stało się zadość. Naziści skazani na więzienie trafili do berlińskiego więzienia Spandau. Hess spędził resztę życia w więzieniu w Niemczech. Dużą część wojny przesiedział w brytyjskim obozie jenieckim. I chyba to uratowało go przed stryczkiem. Powiesił się sam w Spandau pod koniec lat 80. Dönitz miał ciekawe życie powięzienne. Nie powiem, że go sławiono, ale na pewno nie był w Niemczech znienawidzony. Na jego pogrzeb przyszły tysiące ludzi. Ale gwiazdą tego procesu był Albert Speer. Po wyjściu z więzienia napisał wspomnienia. Były to najlepiej sprzedające się wspomnienia w dziejach. Innymi słowy, sporo zarobił. Oczywiście od tamtej pory dowiedzieliśmy się o wiele więcej o deportacjach i eksterminacji. O wszystkich tych rzeczach, od których się odcinał. A był tak samo winny jak ci, którzy zawiśli. Ma pan choć najmniejsze wątpliwości? Proces pokazał światu, jakie zbrodnie popełnili naziści. W związku z zamordowanymi? Świadomość, że głowy państwa mogą odpowiadać karnie, była wielkim precedensem. Precedensu z Norymbergi użyto po Rwandzie i dawnej Jugosławii. Tak powstał Międzynarodowy Trybunał Karny. Norymberga pokazała, że kiedy władza i wartości się jednoczą, prawo może zatriumfować. To spuścizna, która stanowi wyzwanie dla każdego z nas. Koniec nagrania. Wersja polska, Smack Jam Studio, tekst Marcin Skrobosz, czytał Robert Samot.